Dzień dobry, witam wszystkim. Proszę się nie przestraszyć, włączam kamerę. Mam nadzieję, że mnie widać po raz pierwszy, także myślę, że już jesteśmy po szoku. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. Pomyślałem, że prezentacja z kamerą może będzie troszeczkę lepsza, ponieważ widzicie Państwo moje emocje i zresztą zobaczymy. Za każdym razem proszę o feedback na koniec tego spotkania, czy to jest lepszy pomysł, czy nie, ale spróbuję w ten sposób. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat pracy asynchronicznej silnikowej generatora. Uważam, że jest to bardzo ciekawy temat, ponieważ to jest praca, na którą generatory często nie są przygotowane i pokażę dzisiaj kilka przykładów, dlaczego one nie są przygotowane. Ale zacznę od małej opowieści, znowuż prawdziwej, z życia wziętej. Otóż ja zrobiłem swoje prawo jazdy mając 18 lat, czyli no już 20 lat temu. I w sumie przez cały ten okres jeździłem samochodem bez żadnego problemu. W pewnym momencie żona mi powiedziała, że może jeżdżę za agresywnie, więc no tutaj musiałem uważać, bo żona mi mówiła. Ale to jest przykład ronda. Na jednym z wrocławskich rond jechałem samochodem, niestety to jest angielskie rondo, ale tutaj podaję jaki przykład. Więc w przypadku angielskiego ronda chciałem na takim skrzyżowaniu skręcić w prawo i byłem na tej wewnętrznej linii. I w momencie, kiedy chciałem wyjechać ze skrzyżowania, na tej zewnętrznej linii jechał samochód. Oczywiście nie spojrzałem w lusterko, niestety, i uderzyłem w samochód na tej zewnętrznej linii. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki byłem przerażony, ponieważ ten samochód został uderzony, czy ja uderzyłem ten samochód w prawą moją stronę, czyli w miejscu, gdzie siedziała moja żona i moje dziecko na tylnym siedzeniu. No i przyznam, że byłem przerażony. Na całe szczęście było to na małej prędkości i nic poważnego się nie stało. To, co chyba jest najgorsze z tej opowieści, to fakt, że samochód był pożyczony wówczas od mojego teścia i musiałem mu wyjaśnić, co się stało. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż pamiętam, no, chyba 5 lat temu na konferencji w Birmingham robiłem prezentację na temat właśnie pracy synchronicznej, ponieważ wówczas był fajny projekt w naszej firmie, gdzie bardzo mocno zniszczony wirnik przeszedł przez pracę synchroniczną i ja wówczas opowiadając o tym temacie myślałem, Jezus, to się tak rzadko zdarza i trzeba o tym mówić, stąd też pomysł na prezentację. No co się okazało, że w przeciągu ostatnich 5 lat nasza firma miała w rękach generatory, wirniki, które przeszły przez pracę synchroniczną również, czyli jak się okazało, jest to całkiem powszechny przypadek. A, tak wyglądał, szanowni Państwo, samochód. Tak jak mówię, nic poważnego, oprócz tego, że musiałem do teścia zadzwonić i mu wszystko wyjaśnić. Wysłałem w moim mailu zdjęcie. Zadajmy sobie pytanie, co tutaj widzimy. Otóż widzimy klin. Jest to klin wirnika. Niestety nie powinien on tak wyglądać. No i zadajmy sobie pytanie, co się stało, że ten klin wygląda tak, a nie inaczej. No niestety mówimy tutaj o temperaturze. Klin na tym wirniku jest zrobiony ze stopu, miedzi, jakichś innych mieszanek materiałowych. Czyli temperatura musiała być na tyle wysoka, żeby zmiękczyć na tyle materiał, żeby się poddał podczas siły odśrodkowej, czyli mówimy tutaj te 3000 obrotów. Także tak gorąco się robi w naszym generatorze, kiedy pracujemy asynchronicznie. A tutaj dla tych, co może mają troszeczkę mniej doświadczenia, tak powinien wyglądać klin wirnika w normalnym stanie. Także wygląda to fenomenalnie. Otóż teraz, co to jest praca silnikowa? To jest bardzo proste wyjaśnienie. Oczywiście zachęcam do czytania pana profesora Latka, który bardzo głęboko wchodzi w ten temat. Praca, czyli zacznijmy od pracy generatorowej. Mamy tutaj parę, która wychodzi z naszego bojlera na turbinę. Ta turbina obraca naszym wirnikiem, co tutaj widzimy. Na nasz wirnik jest podane wzbudzenie.
To wzbudzenie oczywiście powoduje powstanie pola magnetycznego, które przez szczelinę powierzchowną przechodzi do naszego stojana i kiedy mamy otwarte zaciski, co jest pokazane na tym przykładzie, wyindukowane jest napięcie. Także to jest praca generatorowa i my to lubimy. Także niech tak zostanie. Teraz, jeśli mówimy o pracy silnikowej, tudzież pracy asynchronicznej, mówimy tutaj o sytuacji, kiedy generator jest podłączony do sieci, co widzimy tutaj na rysunku. Mamy pole wirujące AC, które jest wyindukowane w naszym stojanie, czyli w tworniku w tym przypadku. I niestety, ponieważ nie mamy tutaj ani wzbudzenia i maszyna jeszcze nie wiruje, te prądy, które są indukowane na naszym wirniku, są indukowane na powierzchni. Mówimy tutaj o wypieraniu prądu, czyli prąd sobie będzie wybierał tą drogę o najniższej rezystancji. W tym przypadku będzie to powierzchnia wirnika, czy elementy wirnika, które są na powierzchni, tak jak kliny na przykład. Co dalej się dzieje? No, kiedy mamy wystarczającą ilość indukowanego prądu, ten wirnik zaczyna się kręcić, powoli się rozpędzać. Jeśli nie zadziałają zabezpieczenia, no to dojdziemy aż do prędkości synchronicznej. To jest oczywiście matematycznie czy technologicznie rzecz biorąc dużo bardziej skomplikowany proces, ale tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście my nie lubimy pracy silnikowej i staramy się tego uniknąć. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy nasze generatory mogą pracować jako silnik? Odpowiedź jest tak, ale. No i tutaj mamy po drugiej stronie tabeli nie. Tak, ale. No jeśli mówimy tutaj o sytuacji, kiedy generator już pracował, był na pełnej mocy i z jakiegoś powodu straci zasilanie wirnika, no to w tym momencie również generator przechodzi w pracę asynchroniczną i wówczas zabezpieczenie generatora powinno wyłączyć generator i nic poważnego nie powinno się stać. Także generatory powinny mieć umożliwioną pracę asynchroniczną i tutaj stosuje się szereg rozwiązań konstrukcyjnych, o których troszeczkę powiem. Mowa też tutaj o rozruchu częstotliwościowym. Tutaj mówimy znowuż o turbinach gazowych, które startują w zupełnie inny sposób niż turbiny parowe. I tutaj ci, którzy mają zainstalowane turbiny gazowe, wiedzą, że ten generator pracuje jako silnik, ale oczywiście w sposób kontrolowany. I tutaj proszę zwrócić uwagę na to wielkie nie, które widzimy po prawej stronie, bo o ile maszyna nie powinna zostać zniszczona, kiedy już była na obrocie, kiedy jest odstawiona lub jest na obracarce i wówczas dojdzie do załączenia zacisków stojana, tutaj dochodzi do ogromnych zniszczeń. Ja zaraz o tym opowiem i zaraz pokażę kilka fajnych zdjęć. A, podoba mi się to, tutaj wrzuciłem taki. Niestety, kiedy maszyna była już na postoju i doszło do pracy silnikowej, taki plasterek nie pomoże niestety. I dlaczego tak jest? No, pomyślmy sobie. Po lewej stronie tutaj pokazałem przykład, kiedy mamy prędkość znamionową. Czyli znowuż działa siła odśrodkowa i wszystkie elementy styku, tudzież elementy klatki tłumiącej są silne. Czyli tutaj mamy przykład, znajdę sobie laser. Kiedy mamy siłę odśrodkową, tutaj w przypadku na przykład tego rozwiązania klin dotykałby kompaka, mamy dobry kontakt między kompakami, a tutaj tą klatką tłumiącą jest mała rezystancja, przez co nie powinno dojść do wypaleń. Pamiętamy, że te prądy indukują się na powierzchni wirnika, w klinach i również w kompaku. No, kiedy mamy maszynę na postoju, tutaj zachęcam do spojrzenia na prawą stronę slajdu, mamy ten brak siły odśrodkowej, nie ma kontaktu między w tym przypadku kompakami i klinami, no i mamy ten punkt wysokiej rezystancji, przez co jak tutaj płyną jakieś prądy, dochodzi do łuku elektrycznego, niestety. Oczywiście to jest przesadzony rysunek, ta przerwa tutaj pomiędzy klinem a kompakiem, ale to jest tylko po to, żeby Państwu pokazać tą różnicę. Co jeszcze wiemy? Kiedy
Generator jest podłączony do sieci przypadkowo. Zaczyna on pracować jako silnik indukcyjny. I tutaj pokazana jest konstrukcja jednego z wirników, którego klatka tłumiąca jest wykonana z długich aluminiowych klinów, które są zwarte po dwóch stronach kopakami. I tutaj fajnie, myślę, można zobaczyć podobieństwo między tą klatką tłumiącą a takim zwykłym silnikiem indukcyjnym klatkowym. Myślę, że przyznacie Państwo, one wyglądają bardzo podobnie, bo taki jest sens tej pracy silnikowej. Jaka jest różnica, taka główna różnica między generatorem a tym silnikiem klatkowym, zakładając, że ta klatka tłumiąca gdzieś tam jest? Otóż wirnik turbogeneratora jest zrobiony z odkówki. W przypadku wirnika silnika klatkowego on jest zrobiony z takich laminatów, przez co nawet jeśli prąd byłby indukowany, to nie będzie on płynął po powierzchni silnika klatkowego, ponieważ nie ma jak, tam są przerwy pomiędzy tymi laminatami. Tutaj jak się skoncentrujemy po lewej stronie, gdzie mamy wał wirnika, no to jest powierzchnia do swobodnego przepływu prądów, które są indukowane. Także to jest też duża, duża różnica konstrukcji. No i teraz pamiętamy, że prąd rozruchowy silnika indukcyjnego jest, no tutaj w zależności od rodzaju silnika, 4 do 7 razy większy od prądu znamionowego, przez co ten prąd startowy, który jest indukowany na tej beczce wirnika, jest też dużo większy. I to jest to, co niszczy nasz generator. Teraz co się dzieje z wirnikiem? No przyjrzyjmy się. Myślę, że się spodobają te slajdy, bo jest kilka fajnych zdjęć z kilku wirników, na których miałem przyjemność pracować. Tak jak już wspomniałem, kiedy mamy ten strumień twornika, który ze stojana przecina szczelinę powierzchowną, to wszystko indukuje prądy. Indukuje te prądy na powierzchni wirnika, w klinach, na beczce wirnika, co widać tutaj, oraz na kołpaku. To jest takie zdjęcie, które pokazuje rozkład temperatury. Widzimy, że najwyższa temperatura jest na powierzchni oraz na klinach. No to jest zjawisko naskórkowości, także to jest w miarę oczywiste. Teraz spójrzmy na przykłady. Mamy beczkę wirnika. Wiemy, że te prądy są indukowane na powierzchni wirnika podczas pracy asynchronicznej. I tu jest znowu przykład właśnie jednego z wirnika, który przyjechał do naszej fabryki. No spójrzcie Państwo, jak wygląda jego powierzchnia. No jest farba, która tam była, jest zupełnie wypalona. No i ta beczka wirnika została zupełnie zniszczona. Także takie są temperatury. No to jest znowuż przykład czystej beczki wirnika, ponieważ ten wirnik powinien wyglądać dokładnie w taki sposób. Przykład drugi. Tutaj mówimy o tych wycięciach inercyjnych. To jest oczywiście z punktu widzenia mechanicznego. Te wycięcia są po to, żeby sztywność naszego wirnika zmniejszyć na tym dużym zębie. I tutaj zaraz pokażę Państwu chyba moje ulubione zdjęcie. Ponieważ widzicie sobie Państwo, że prądy są leniwe, więc wybiorą ścieżkę o najniższej rezystancji, ponieważ nie przeskoczą przez tą szczelinę powietrzną, będą sobie chciały płynąć wokół tych wycięć inercyjnych. I tu jest świetnie pokazane miejsce, gdzie te prądy płyną. No, dla mnie te zdjęcia są fenomenalne. Tu jest oczywiście wysoka gęstość prądu i podczas remontu zadaniem firmy serwisującej jest sprawdzenie na przykład twardości materiału odkówki w tym miejscu, ponieważ tutaj temperatury były najwyższe i struktura tej odkówki mogła się w tym miejscu zmienić. Także warto o tym pamiętać. No i tak powinny te wycięcia inercyjne wyglądać. Powinny być czyściusieńkie, a nie tak jak to widzieliśmy na poprzednich zdjęciach. Inny przykład. Teraz mówimy o tym kontakcie między kołpakami a klinami. Pamiętacie Państwo, wspominałem tutaj, kiedy jest siła odśrodkowa, te dwa elementy się dociskają. Kiedy maszyna jest na postoju lub na obracarce, jest tam taki mały dystans pomiędzy tymi dwoma elementami, tworząc ten styk wysokorezystancyjny. No i spójrzcie Państwo na to. No tutaj mamy przykład
końcówek klinów, no, które są po prostu stopione w miejscu styku z kołpakiem. No i na tym górnym zdjęciu widzimy korespondujące z klinami wypalenia. No także, tak jak mówię, maszyna na obracarce, czy nie obracająca się w ogóle, powoduje ten styk wysokorezystencyjny. Tutaj dochodzi do łuku elektrycznego i wszystko się topi. No i tak to powinno wyglądać w oryginale. Także następny dowód, że ta praca asynchroniczna wcale nie musi być taka dobra dla naszej maszyn. Trochę na temat klatki tłumiącej. Mamy wiele rodzajów klatek tłumiących. Te nasze polskie maszyny stare, dolnelowskie, one mają osobną, taką miedzianą klatkę tłumiącą. Tutaj widzimy przykład jeszcze innego rozwiązania amerykańskiego producenta generatorów. Tutaj nazwy nie chcę wspominać. I rzeczywiście ta konstrukcja, kiedy wychodzi do pracy asynchronicznej, kiedy maszyna jest na pełnej prędkości, sprawia, że wirnik czy nasz generator powinien przetrwać. Niestety, tutaj znowu się powtórzę, kiedy mamy start z maszyny, która była na postoju, klatka tłumiąca nie pomaga nam. I proszę teraz zobaczyć, co się dzieje. To jest ten sam wirnik po awarii. Tutaj widzimy stopiony ząb. Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić. Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tej klatki. To są takie zęby, które nachodzą na górną część klinów. I tutaj oczywiście mamy wypalony ząb, który w zasadzie wyparował pod wpływem temperatury. I to jest znowuż element tej klatki tłumiącej, ta część, która nachodzi na czoła uzwoju naszego wirnika. Proszę zwrócić uwagę. No te elementy po prostu wyparowały. Także no, temperatury są potwornie wysokie i niszczycielskie. Jeszcze jeden przykład. Teraz mówimy o kontakcie między wałem a kołpakami, ponieważ wspominałem, że te bardzo wysokie prądy będą płynęły po wirniku, ale również po samej beczce i tych zębach wirnika. Tutaj mamy przykład stopionego materiału już od kówki w miejscu styku z kołpakiem. Także nie tylko kliny się niszczą, również ta część tutaj, na której te kołpaki są osadzane. Także duże, duże zniszczenia. Następny przykład. Znowuż wracam do moich ulubionych przykładów, czyli tutaj, tak jak wspomniałem, bardzo wysokie prądy będą indukowane i będą płynęły przez kliny. No mamy przykład klina. To jest miejsce, do którego doszło już do zwarcia doziemnego, czyli już konsekwencja tej pracy silnikowej. No i mamy otwór wypalony, to jest dura aluminium, to jest taki stop, z którego wykonywane są te kliny. No wielkość tego otworu jest mniej więcej mojej pięści, także ten element wyparował. Następny ulubiony mój przykład. Proszę zwrócić uwagę na tą konstrukcję. Tutaj mamy, nie mamy tak jak w przypadku poprzedniego zdjęcia, czyli jeden długi klin na całej długości beczki. Mamy tutaj kilka krótszych klinów, które są włożone w żłobek. I proszę zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku wycięć inercyjnych, ten prąd nie lubi skakać w tą przestrzeń, więc wybierze sobie drogę o niższej rezystancji. I w tym przypadku te prądy, które były wyindukowane na klinie, przechodziły na beczkę, żeby z powrotem później wrócić tutaj na ten sąsiedni klin. I tutaj mamy najwyższą temperaturę. Tak jak mówię, badania NDT, te nieniszczące, kiedy dochodzi do remontu, takie maszyny są tutaj wyjątkowo ważne. I no, jeśli nie daj Boże, Państwo będziecie mieli taki przypadek w jednej z elektrowni polskich, no tutaj bym dał wysoki, duży nacisk na te badania nieniszczące, ponieważ musimy sprawdzić, czy ta odkówka i te zmiany, które zaszły w odkówce, nie były w konsekwencji niszczące na tyle, żeby maszynę zezłomować. I teraz tak, no podsumujmy to, co widzieliśmy. No mówimy tutaj o bardzo wysokich temperaturach. No spójrzmy na to. No, dla aluminium to jest ponad 600 stopni, dla stali w zależności od stopu,
ale również 1500 stopni Celsjusza, miedzi ponad 1000, no i ta temperatura łuku elektrycznego między 3000 a 20 000 stopni Celsjusza. No i tutaj mamy ten przykład i konsekwencji i wpływu temperatury na te wirniki. No myślę, że te kilka zdjęć pokazały, że należy bardzo, bardzo uważać na tą pracę asynchroniczną, silnikową naszych generatorów. Ale co jeszcze może się zdarzyć jako konsekwencja, bo to nie koniec, jak się okazuje. Mamy tutaj przykład jednego z wirników, które przyjechały do nas do fabryki, na którym doszło do zwarcia podwójnego, doziemnego, czyli tego w sumie najgorszego. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest część żłobka. Tutaj siedzi klin, poniżej mamy uzwojenie. Tutaj jest wyparowana część odkówki i znowuż tutaj takie odniesienie dam, że wielkość tego otworu wyparowanego jest mniej więcej wielkości mojej pięści. Tutaj po prawej stronie jest następne miejsce zwarcia doziemnego. Zniszczenie nie było tak głębokie, to było między 15 a 20 mm, ale było za to dosyć długie, ponieważ na długości 60 cm widzieliśmy to zniszczenie jako konsekwencję zwarcia doziemnego. Także to się może stać. Następny fajny przykład, no kiedy mowa o zwarciach doziemnych, oczywiście dojdzie do wygięcia, zniszczenia i wyparowania również tych elementów miedzianych. No i tutaj mamy przykład uzwojenia wyciągniętego z jednego z wirników, o których tutaj dzisiaj mówię. No wygląda to bardzo, bardzo źle. Co jeszcze? Tutaj jest przykład stojana tego wirnika, którego widzieliśmy na pierwszym slajdzie, czyli mówimy tutaj o wirniku, gdzie te kliny się wygięły. Po prostu była na tyle wysoka temperatura, że ten materiał był miękki, pod wpływem siły ośrodkowej się wygiął. I to, co zrobiły te kliny, to zniszczyły elementy stojana. I tutaj proszę zwrócić uwagę, powyginane te przekładki dla otworów wentylacyjnych na stojanie lub też zupełnie zniszczone rdzeń stojana, co widać znowuż po prawej stronie. Także te konsekwencje mogą również być widoczne na stojanie. To, o czym nie wspomniałem, jeśli mowa jest o pracy asynchronicznej, kiedy nie mamy tego strumienia głównego wyindukowanego przez rotor, wówczas ten strumień twornika spłaszcza się, co znowuż może wpłynąć niekorzystnie na grzanie się czuł uzwojeń wirnika, przepraszam, stojana. Także tutaj oczywiście warto też podczas inspekcji pamiętać o tym, żeby czoła uzwojeń, ta część końcowa rdzenia była dobrze sprawdzona, czy nie ma tam jakichś wypaleń. Co jeszcze? No tutaj moja dłoń, miałem przyjemność wdrapania się do jednego ze stojanów. No tutaj te kliny, które szorowały, te zgięte kliny, o których mówiłem, które szorowały postojanie, zostawiły bardzo dużo zabrudzeń i elementów przewodzących. One powpadały w te wentylacyjne otwory, powpadały do, brakuje mi słowa, do coolers, czyli do chłodnic. I trzeba było tam oczywiście wszystko powyciągać z tyłu korpusu, z tyłu rdzenia, trzeba było wszystko wyczyścić, każdy otwór wentylacyjny, także bardzo dużo pracy takiej zwykłej, czystej inspekcji. No ale tak jak mówię, no tutaj mamy element przewodzący, dosyć duży, który znaleźliśmy w tym stojaniu. No i zbliżamy się do końca naszego krótkiego spotkania dzisiaj, więc czy można temu zapobiec, bo to chyba warto zadać sobie pytanie. Odpowiedź brzmi tak, ale jak to zwykło bywać na naszych spotkaniach. Kiedy maszyna jest na prędkości, tutaj te przekaźniki zwrotno-mocowe, reverse power z angielskiego, powinny zadziałać. I tutaj do takich zniszczeń, które widzieliśmy na wynikach, nie powinno dojść, pod warunkiem, że te zabezpieczenia zadziałają. Także to jest plus. No ale teraz co, jeśli maszyna została odstawiona lub na obracarce? No tak jak widzimy na tym zdjęciu, niestety, kiedy mamy duży pożar, taka zwykła butelka
wody mineralnej nam nie pomoże. I tutaj jest ciekawostka, i tutaj jest coś, o czym chciałbym powiedzieć i może podkreślić. Dlaczego ten ostatni punkt szkolenia dla pracowników elektrowni? Bo jak się okazuje, te maszyny, które zostały niechcący przyłączone do sieci i zaczęły pracować jako silnik, operatorzy elektrowni nie byli świadomi konsekwencji tego, co się stało na tych maszynach. Więc oczywiście tam maszyna została wyłączona i ci operatorzy kilkukrotnie próbowali synchronizować te generatory później z siecią. Oczywiście za każdym razem te maszyny zostały zatrzymane i nie doszło do synchronizacji. Co za tym idzie, że za każdym razem te maszyny były niszczone jeszcze bardziej. I tutaj stąd ta uwaga, że warto się szkolić, warto naszych operatorów elektrowni przeszkalać, ponieważ być może te zniszczenia, które widzieliśmy na tych wirnikach, nie byłyby tak duże, gdyby nie było tych dalszych prób uruchomienia generatorów. Także myślę, że warto o tym pamiętać. No i kiedy niemożliwe staje się możliwe? Bo jak się okazuje, te generatory, a mówię tutaj o raz, dwa, trzy, o trzech generatorach, trzech wirnikach, które zostały zniszczone. Bo jak się okazuje, że wszystkie trzy dzisiaj pracują bez żadnych ograniczeń technicznych, czyli pracują jak nowe. Udało nam się, oczywiście to jest dosyć dużo takiego inżynieringu włożone w pracę nad takimi zniszczonymi wirnikami, to jest dosyć dużo pracy łącznie ze spawaniem niektórych elementów i warto to podkreślić, ale te maszyny pracują. I co ciekawe, kiedy na przykład wrzuciliśmy po wykonanych pracach maszyny do odwirowni, traktowaliśmy je jak maszyny nowe. Tutaj znowu już przypominam i referuję do standardów międzynarodowych, które mówią, że maszyna nowa w odwirowni jest odwirowywana na 120 obrotów znamionowych, a ta, która już była w serwisie, to jest 115% obrotów znamionowych, czyli te 3450 w przypadku Polski. I myśmy te wirniki traktowali, chcieliśmy sprawdzić, czy mechanicznie wytrzymają wszystkie siły w odwirowni i wrzucaliśmy je na 120% obrotów. Mam nadzieję, że się podobały te krótkie slajdy, te zdjęcia. Tutaj mamy czas na pytania. Wspominam, jest to Q&A, może macie Państwo jakieś pytania do tych slajdów. Jeśli nie, ja poczekam 10-15 sekund i będę kończył nasze spotkanie. Także poczekam. Myślę, że nie ma pytań. Zapraszam oczywiście do rozmowy telefonicznej po tym spotkaniu. Jeszcze raz dziękuję za to, że udało się Państwu połączyć. No i do następnego spotkania, ponieważ mam nadzieję, że te następne spotkania będą następowały. Dzięki wielkie.